zakończymy z piosenkami marynistycznymi w moim wydaniu. Mam w zanadrzu jeszcze parę, jak okaże się, że przyjdzie jeszcze coś tam rzeźbić, to pewnie wyciągnę. Jedna też ze starszych piosenek, które napisałem, a nawet nie tyle piosenek, ile czegoś, co ja nazywałem, bo miałem tego w sumie 4 albo 5 takich utworów popełniłem. W pewnym sensie mogę się czuć nawet prekursorem rapa w naszym kraju, bo jeszcze gdy ja takie rzeczy pisałem, to o rapie nawet chyba w Ameryce nikt nie słyszał. Ja to nazywałem felietonami słowno-muzycznymi. To jest jeden z bardziej znanych. Nazwałem to Rzecz o życiu. Myślę, że niektórzy mogą refren kojarzyć. Że se, proszę pana, od czasu do czasu łykniemy, to jeszcze nie powód, żeby nas pan, proszę pana, od alkoholików i w dodatku publicznie, przy ludziach. Panu, proszę pana, brak taktu, a poza tym nie ma pan na nic dowodów. Jak dotąd nawet jednego odcisku palca nie pozostawiliśmy po sobie w tym życiu. Ani my, ani pan, proszę pana. C'est la vie. Kogo to dzisiaj obchodzi, że se, że la, że wi, to tylko puste dźwięki. Czym pan się tak przejął, proszę pana, że ludzie przestali śnić, a nie mają czasu? To jest życie, proszę pana, samo życie. Że na górnego nie potrafimy wyciągnąć, się pan, proszę pana, potrafimy, tylko że brzmi ono trochę fałszywie. Całkiem nie pasuje do tej melodii. Nasze serca są nastrojone na dużo niższe dźwięki. Zresztą w dzisiejszych czasach doczekaliśmy się maszyn, które potrafią wygrać za nas nutki o wiele wyższe od górnego la. Ot, choćby taki klarnet. A w ogóle to czemu pan się nas ciągle czepia? C'est la vie. Kogo to dzisiaj obchodzi? Że se, że la, że wi, to tylko puste dźwięki. Czym pan się tak przejął, proszę pana, że ludzie przestali śnić? No nie mają czasu. To jest życie, proszę pana, samo życie. Co to znaczy wi, proszę pana? Wyraża się pan niegramatycznie. To znaczy, że po polsku nie umie pan mówić jak należy. Ja wiem, ty wiesz, on, ona, ono. Wszyscy dookoła wiedzą, proszę pana. Tylko pan jeden jest niedoinformowany. I czego pan właściwie nie wie? Jak żyć? Czy jak się w tym życiu ustawić? Bo żyć, proszę pana, należy pełną piersią. Pan jest po gruźlicy, a ma pan na to papiery, więc nie ma sprawy. Jest pan nieobecny, usprawiedliwiony. C'est la vie. Kogo to dzisiaj obchodzi? Że se, że la, że wi, to tylko puste dźwięki. Czym pan się tak przejął, proszę pana, że ludzie przestali śnić? No nie mają czasu. To jest życie, proszę pana, samo życie niestety. C'est la vie. Kogo to dzisiaj obchodzi? Że se, że la, że wi, to tylko puste słowa. Czym pan się tak przejął, proszę pana, że ludzie nie mają czasu śnić? No trudno, to jest życie, proszę pana, ktoś musi żyć.